Witam Cię serdecznie, zapraszam na 30 minut treningu na całe ciało, czyli moje autorskie A30. Zaczniemy sobie dzisiaj powoli otwieraniem bioder, kolano idzie na zewnątrz, powoli na zewnątrz, po okręgu i to samo z szerszym odstawieniem nogi, czyli wejście jakby do step touch. Zobaczcie, zostawiłam dziś więcej miejsca, bo chciałam troszkę pochodzić do przodu i step touch. 4, 3, 2 i ramiona w górę. 4, 3, kolano do łokcia. Bardzo lubię wzrosty kolan, one się często pojawiają w moich treningach. Skręt talii, spojrzenie za siebie i znowu odstawiamy kolano. To samo. Odstaw. Jeszcze 4, 3, 2. A teraz w miejscu będzie, popatrz. Kolano, krok, krok. Kolano, krok, krok. Troszeczkę bardziej skomplikowane niż zwykle. Popatrz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, trzy, cztery. Ale robisz to w miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawe, lewe. Prawe, lewe. Mamy to. Prawe, lewe. Tak samo jak na początku, po lekkim okręgu na zewnątrz. Prawe, lewe. I kolano zwykłe, bez okręgu. Bez zataczania. Może jeśli się stanę w ten sposób, zobaczycie też, jak się przemieszcza. Zaczynam sobie chodzić. Przód, tył, bo chcę się mocniej rozgrzać niż tylko w miejscu. Chodzę sobie przód, tył. Do tego dołożę kick. Kik, niski, hop, 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 dwa razy i marsz, prawa, hop, hop, znowu marsz, 4, 3, maszeruj, tempo, 2. Ponownie kolano. Chcę mieć ten krok u Was dzisiaj. I jak go już mam w ten sposób, to rozkładam teraz na prawą, lewą stronę. Przypomina Wam to coś? Pamiętacie taki krok na stepie knee up? Na pewno pamiętacie, jeśli chodziliście kiedyś do klubu na step. Jeśli ktoś takie zajęcia w ogóle lubi. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, hop. I do tego bym chciała wznos ramienia. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, hop, hop. Idę do przodu po ukosie i do przodu po drugiej ukosie, w drugą stronę. Uwaga, to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, hop. Z zostawieniem nogi z tyłu. Raz, 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 nie za szybko, raz, wyciągnij się do przodu, wyciągnij ramiona, zostaw z tyłu nogę i napnij pośladek, hop, 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 uwaga, ponownie kolano, kolano, hop, jeszcze dwa i teraz kick wraca. Jak na początku, tylko w ukos. Kik. I troszkę wyżej. Kik. Kik. Tyle, ile miejsca mamy w domu, na tyle sobie podreptamy. Kik. 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 Uwaga, zostawiasz nogę z tyłu, to samo tempo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop. Cztery, trzy, dwa, stop, zatrzymaj,
8 wzrostów. 7. 6. Pamiętaj o napiętym pośladku. Wciągnięty brzuszek. Delikatnie pochylasz się do przodu, plecy proste. Zatrzymanie, dół. 8. 7. 6. 5. 4. Pozycja z nogami równoległymi. Wracasz do mojego kroku z podniesieniem nogi. Lift. 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 Hop. 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 Zatrzymujemy się z prawej. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, stop. Nogi równolegle, mimo że w kamerze wygląda to w obiektywie tak, jakbym stała bokiem, więc jestem ustawiona tak, żebyście dobrze widzieli, ale kolana równolegle. Jeszcze raz napinamy pośladki, lift. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zatrzymaj, tył, kolano, 7, 6, 5, zwalniam troszeczkę tempo, ponieważ utrudniam ćwiczenia, tak? Więc troszeczkę jest wolniej. Do kopnięcia do przodu. Tył, kopnij, tył, bardzo spokojnie, z napięciem nogi, stopa flex. Ostatni, puls dół, ponownie dół. Będzie jeszcze jedna zmiana. Także na razie pulsuj, wciągnij brzuszek. 4 daj mi, 3, 2, lift. Lift. Pamiętaj o napiętym pośladku, wciągniętym brzuchu. 4, 3, 2, stop, tył, kolano. Kiedy unoszę kolano, powinna być aktywna dolna partia mojego brzucha. Tutaj dolne mięśnie brzuszka aktywne. Cały czas jesteśmy wyprostowane. Daj mi do wyprostu nogi. Wyprost. 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 Spokojnie. Wyprost. Wyprost. Jeszcze. Wyprost. Ostatni. I zatrzymanie. Puls. Puls. Super. Super. Trzymajcie się dzielnie. Rozumiem, że nogi pracują. Robi się ciepło w udach. Uwaga, tym razem kolano. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyprostowane. Raz, dwa, trzy, cztery. I chodź do mnie przodem. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, trzy, cztery, przodem już. Już nogi równolegle pracują. Troszkę może Wam się przypomniały czasy sali fitness, za którą na pewno marzymy, tęsknimy. Góra ramiona. Hop, hop, naprzemiennie, hop, hop. Otwarcie klatki piersiowej, ramiona w górę, hop, ostatni raz, zatrzymanie. Otwórz klatkę piersiową, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Zwróćcie uwagę na pozycję, mam zaciśnięte pośladki, klatka piersiowa, otwarcie. Chcemy tutaj rozruszać stawy barkowe, góra, a teraz bok, otwórz, zamknij. Otwórz,
zamknij. Takie proste się wydaje ćwiczenie, ale otwieramy mocno klatkę piersiową, mobilizujemy do pracy stawy barkowe i jeszcze rozciągam plecy. Pośladki zaciśnięte i stop. Nie schodzę na matę, schodzę tylko dzisiaj do boku. Wyciągnę pozycję pięknie boczną na chwilkę. Weź głęboki wdech. Idzie noga do przodu. Stabilnie opieram sobie rękę i spróbujemy unieść drugą nogę, opuścić. Unieść, opuścić. Unieść. Ostatni. Oczywiście pracują ręce, pracują mięśnie głębokie. Dziękuję. Siadamy nisko. Rozpychamy kolana jak w jodze. Otwieramy biodra. Okej, pięknie. Uwaga. Nie obracajcie się, wy nie. Siedzimy. I plecy prostujemy, jak w martwym ciągu. Zwróćcie uwagę na ustawienie. Siadamy. I jak w martwym ciągu. Góra. Siadamy nisko. I jak w martwym ciągu do prostych pleców. Usiądź. I martwym. Usiądź ostatni raz. Zatrzymaj. Okrągłe plecy, góra. Zatrzymanie z drugiej strony. Na początku pozycja boczna, plank dowolna. Z nogą z przodu, ze stopą na stopie. Tak jak lubicie najbardziej. Mam nadzieję, że lubicie plank. I teraz stabilna pozycja w oparciu na udzie. I cztery podniesienia, nie za wysoko. Trzy. Dwa. Jeden. I znów wychodzimy z pozycji, siadamy w dół. Rozpychamy kolana. Rozpychamy, rozpychamy, otwieramy biodra. I uwaga, góra. Ja może znów bokiem, jak do martwego ciągu. Siadasz. Martwy. Siadasz. Plecy proste. Jeszcze dwa. Ostatni. Teraz zatrzymaj się. Zaciśnij pięści. Góra. Góra. Seria na plecy. Zaciśnięte pięści. Ściągamy łopatki mocno. Góra. Uwaga. Do trzech. Trzy. Dwa. Jeden, rozluźnienie. Spięcie między łopatkami. Trzy, dwa, jeden. Przygotowaliśmy w rozgrzewce przed chwilką do tego plecy, to teraz je pospinaj. Trzy, dwa, jeden. Wciągnij brzuch, mocne nogi, rozgrzane mięśnie czworogłowe uda. Tempo. Osiem. 7, 6, 5. Kieruj pracę między łopatki, ale tak bardziej na środkową część pleców. Pracuj bardziej środkiem pleców. Szybciej. Raz, raz. Pamiętaj o zaciśniętych pięściach. Raz, raz. Jeszcze 8, 7, 6. Myśl o środkowych plecach. Tylko 4. Trzy. Ściągaj łopatki. Dwa. Jeden. Zostaw dłonie na udach. Okrągłe plecy. I wyprostuj się. Wdech. Wyginamy się w drugą stronę. Grzbiet krowy. I grzbiet kota. Grzbiet krowy. Grzbiet kota. Idziemy powolutku do góry po kręgu. I jeszcze przed nami troszkę ćwiczeń stojących dzisiaj. Powolutku ruszamy prawą stroną, lewą, na prawo, na lewo. Zapraszam do odwodzenia w takim razie. Dziś czas na odwodzenie. Prawa noga krok wykonuje, lewą wznosimy. Powoli, ale za to ruch wychodzi ze stawu biodrowego i jest spięty pośladek. Góra, góra,
Myśl o napiętym pośladku, poczuj moment, że wyżej nie da się już nogi podnieść. Do trzech. Trzy. Dwa. Jeden. Trzy. Dwa. Jeden. Trzy. Dwa. Jeden. Pamiętaj o mocnym brzuchu. Trzy. Dwa. Jeden. Trójka do wypadu po krosie. Trzy. Dwa. Wypad po krosie, kto nie zna, to jest zejście do tyłu, skrzyżowanie nóg. I skrzyżuj nogi. Trzy. Dwa. Jeden. Noga idzie w tył, krzyżuje nogi. Jeszcze cztery razy. Trzy. Dwa. Jeden. Dół. Trzy. Dwa. Jeden. Dół. Trzy. Dwa. Jeden. Dół. Ostatni raz. Dół. I dziękuję. Step out na lewą stronę. Powolutku zabierzemy się za drugą stronę. I wznos. Wznos. Pamiętaj, że ten ruch wychodzi od pośladka. Czyli teraz mocno napinasz prawy pośladek. Założenie jest takie, że jesteście moim odbiciem lustrzanym. Jeszcze. Uwaga. I teraz już lecimy trójkę. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa. Jeszcze cztery razy. Cztery, trzy, hop. I trzy, dwa, jeden. I dwa, dwa, jeden. Ostatni, hop, hop, do krosa. Trzy, dwa, jeden, cross. Trzy, dwa, jeden, cross. Trzy, dwa, jeden, cross. Trzy, jeden, cross. Trzy, dwa, jeden, cross. Trzy, dwa, jeden, cross. Trzy, dwa, jeden, cross. Trzy, dwa, jeden, ostatni. Cross, rozluźnienie nóg. Dobra, to teraz już czas na matę. Dzisiaj w leżeniu kładziemy się wygodnie, wyciągamy daleko nogi. Na początek rozkładacie szeroko palce. Odpychacie się od maty. Wyciągacie wysoko czubek głowy i dół. Wdech, otwarcie klatki piersiowej, wydech. Dołóżcie do tego taki flow, taki ruch płynny. Tu jest wdech, wydech, duch. Rozgrzewaliśmy plecy tymi wymachami na początku i chcę to wykorzystać. Czyli otwarcie, łopatki ściągnięte, dół. Ostatni raz, zatrzymaj górę. Przed nami troszkę ćwiczeń na plecy. Ramiona idą daleko do boku, ściągasz łopatki i dół. Możesz położyć spokojnie głowę na macie i tylko ściągasz łopatki dół. Staraj się pracować bardziej środkową częścią pleców, tak? Czuć pracę, czuć napięcie właśnie bliżej środka pleców. I ściągnięcie dół, ściągnięcie dół. Dużo zależy od naszego skupienia. Cztery razy odpychamy się palcami szeroko. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. I super. I teraz wznosimy ramiona przed siebie. Oddalamy barki od głowy. Obszernym ruchem ściągamy do siebie kciuki. Kciuki do siebie. Połóż sobie spokojnie głowę na macie, to ja cały czas podnoszę głowę, tak jakbym na was patrzyła, ale wy kładziecie głowę i tylko ćwiczycie mocno plecami. Kciuki w górę i kciuki do siebie. Kciuki w górę,
Zatrzymaj skierowane kciuki w tył, pogłębiaj. Raz, raz, raz. Kciuki się zbliżają, leżycie. Jeśli widać, to w ten sposób praca. Mocno kciuki, kciuki. Hop. Zbliżaj. I zatrzymaj z tyłu, ściągnij nadgarstki. Odepchnij się biodrami od maty. Ściągnij ręce. Ręce podnoszą Cię delikatnie w górę. Podnoszą Cię ręce, podnoszą w górę. Podnoszą. I super. I dół. Odpychamy się teraz od maty. Klęk podparty. Długa noga. I wznosy. Góra, dół. Góra, dół. Ja sobie troszeczkę matę odwrócę, żeby być bardziej do Was. Góra, dół. Góra, dół. Do napięcia pośladka. Długa noga. A teraz uwaga, zobaczcie. Góra, ukos. Góra, ukos. Krzyżujemy nogi, tak jak robiliśmy w krosie. Góra, prosta i ukos. Góra, prosta i naprzemiennie zrób. Góra, w dół. Góra, ukos. Góra, dół. Góra, ukos. Góra, dół. Góra, ukos. Góra, dół. Stop, zatrzymaj, prosta. Puls. Puls. Pośladek spięty. Puls. Z prostej nogi przyciągnij kolano do łokcia pozewnętrznych. 8. 7. Nie opuszczaj nogi. Jeszcze. 4. Kolano zbliża się do łokcia. I ponownie na koniec puls nogą prostą. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jeszcze 8 do końca. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I dziękuję. Single. 8, druga noga. 7, na wprost pamiętaj. 6, 5, 4, 3. 2, a teraz 8 ukos, czyli góra, ukos, 7, ukos, 6, ukos, 5, ukos, 4, 3, 2 i naprzemiennie, góra, dół, hop, ukos, góra, dół, hop, ukos. Raz na wprost opuszczamy i raz po ukosie krzyżujemy nogi. Cały czas praca po śladku. Pamiętaj, aby mocno zablokować mięśnie brzucha, aby się plecy w lędźwiach nie wyginały. Góra, dół, góra. Na zakończenie był puls, 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 puls. Pośladek spięty. Pamiętaj, że skupienie nam zawsze pomaga. Głową jesteśmy w tej chwili przy pośladku. Chcemy napiąć jego środek. Zostało nam jeszcze kolano. Kolano przyciągaj do łokcia. 8, 7. Możesz dodatkowo zerknąć na swoją nogę. Czy na pewno kolano jest z boku, czy jest wysoko nad podłogą. Uwaga. Puls, puls, puls. Puls. Trzymaj. 4, 3, 2, plank. Nie może być, że będą zajęcia bez plank. Trzymaj się wysoko. Uwaga. I przejdź na ramiona. Prawa, lewa. I spróbuj wrócić. Prawa ręka, lewa. Teraz odwrotnie, od lewej. Przejdź przed ramiona. Spróbuj wrócić. Jeszcze raz od prawej. Prawa. Góra. Pośladki zaciśnięte. Od lewej ostatni raz. Dół. Wróć. Super. Uwaga. Prawa noga idzie do przodu. Między dłonie. Do góry wyjdź. Wyciągnij się. Wypchnij biodra do przodu. Wypchnij mocno do przodu. Zejdź w dół, zejdź w dół, plank, lewa noga do przodu,
Wyciągnij się do góry. Pięknie. Zejdź w dół. I teraz postaw prawą stopę. Lewa do klęku. Dłonie przed sobą. I wstajemy. Z lewej nogi. Z prawej wracamy. I teraz z lewej. I z prawej. Chciałabym, abyście na jedną notkę, na jedną rzecz zwrócili uwagę, że zaczynam, uczę się prawidłowego wstania z całej stopy. Lewa, prawa, lewa, prawa. Prawa, lewa, prawa. Technicznie całą stopą staję, odpycham się całą stopą. I jeszcze prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa. Zostań w dole. Uwaga, siadamy na jedną stronę i przez napięcie brzucha wracamy na drugą. Biodra tył, biodra przód, biodra tył, biodra przód, biodra tył, biodra przód, biodra tył, biodra przód, biodra tył. Jestem z wami. Ostatni raz. Zatrzymaj się, wyciągnij ramiona, zaciśnij pośladki. Otwórz pozycję, popatrz w tył za ręką. Pośladki zaciśnięte. Za ręką, mocny skręt. Zatrzymaj się, zaciśnięte pośladki, idziesz w tył, wracasz. Nie obniżaj ciała zbyt mocno, tylko do momentu, kiedy masz napięte pośladki, wciągnięty brzuch i kontrolujesz ten powrót przede wszystkim, tak? I jeszcze raz, tył, napięcie nóg, wracasz, zostań ze mną po raz ostatni na środku. Wyciągnij się, wdech, tym razem z wydechem. Ramiona pracują górą, ale dalej jest wzrok do tyłu na dłoń. I z wydechem. Jeszcze raz na każdą stronę. Wyciągnij się. Wciągnięte brzuszki. Czujemy pracę między łopatkami. Piękny skręt w kręgosłupie. Ostatni raz zróbmy. Jeszcze raz. To dla naszych pleców. To dla naszego kręgosłupa. I wzrok na tylnią dłoń. Zatrzymaj się na środku, siadamy i na koniec troszeczkę popracujemy nad pleckami. To jest wasza prawa ręka. Zaplatam, wyciągam. Wynoszę w górę ramiona. Czyli taki orzeł z jogi, tak? Czuję piękne rozciąganie górnych pleców. Dziś poćwiczyliśmy górne plecy, więc teraz chwilka na rozciągnięcie. Spróbuj w tej pozycji się pochylić. I wychodzimy z pozycji, rozluźniamy barki. Przypominam, jestem waszym odbiciem lustrzanym, czyli lewa ręka. Zaplatamy wznos lekko w górę, oddalam od twarzy. Czuję rozciąganie górnych pleców, barków i próbuję się delikatnie pochylić. I wychodzimy przez napięcie brzucha i jeszcze otwarcie, ściągamy łopatki, tak jak mamy krowę i kota. Otwórz, zamknij, zbliżasz ramiona. Otwórz, zamknij. Ostatni raz. Otwórz. Zamknij. Oczywiście kończymy z prostymi plecami. Otwieramy pozycję. Ja tak co chwilę zmieniam ją. Otwieramy. I na chwilkę dziś połączymy sobie dłonie. I bardzo spokojnie zakończymy te zajęcia dziś wyjątkowo. Skupieniem. Wyciągnięciem się wraz z wdechem
mocnym wydłużeniem kręgosłupa od czubka głowy. Ja bardzo Wam dziękuję, że ze mną ćwiczycie. Wy podziękujcie sobie za siłę, za motywację. Wykonajcie jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I oczywiście zapraszam na kolejne treningi.